I chciałbym dziś z wami mówić na temat szachów. To będzie tytuł tego kazania, szach mat. Jeden werset będzie podstawowym wersetem z Księgi Hioba, drugi rozdział, werset czwarty, ale przeczytam pierwsze trzy, żeby były kontekstem do tego, co chcę powiedzieć. W mojej Biblii, jeżeli macie te klasyczne Biblie brytyjskie, to będzie to strona 549, pierwsze cztery wersety, ale czwarty werset będzie takim podstawowym. I zdarzyło się pewnego dnia, chodzi o Księgę Hioba oczywiście, jeśli nie dopowiedziałem. I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie pobudziłeś, aby go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie. Znacie taką sytuację? Myślę, że każdy z nas mógłby przytoczyć taki przykład ludzi, którzy oddaliby wszystko za 15 minut życia dłużej, godzinę, dwa dni, tydzień, dwa tygodnie. Co sekundę umiera trzech ludzi. 180 na minutę. 10 800 co godzinę. 260 tysięcy umiera każdego dnia, a 1 814 tysięcy każdego tygodnia. Każdy spotka się z wiecznością, bo śmierć jest końcem naszej ziemskiej egzystencji, a wieczność jest prawdziwa. Czas jest jednym z największych prezentów, jakie nam Pan Bóg podarował. Każdemu z nas daje tę samą ilość czasu. Moje 60 minut jest takie samo jak wasze. Nic, czym się one nie różnią. Ale bardzo łatwo jest ten czas zmarnować, strwonić. Jeśli ktoś marnuje 15 minut co godzinę i żyje 100 lat, to zmarnuje 25 lat. Dopiero to nam uświadamia, jak cenny jest czas, jak warto go cenić. Dlatego warto myśleć o tym, jak my spędzamy nasz czas. Jeszcze z jednego się wytłumaczę. To jest woda. Ja mam problem z wysychaniem śluzówki, więc będę co chwileczkę popijał, ale nie myślcie, że to coś innego niż woda. Jeden z naszych braci, używając wody, zapomniał się i mówi, wasze zdrowie. Potem się zorientował, że to nie to miał powiedzieć. Jest taka starożytna wschodnia przypowieść. Przypomina nam o naszym przeznaczeniu. Pewnego dnia do sułtana Damaszku przybiegł syn i mówi, musisz mi dać szybkiego konia, ja muszę natychmiast jechać do Bagdadu. Sułtan pyta, dlaczego taka sytuacja, co się stało? Gdy przechodziłem ogrodami królewskimi, zobaczyłem śmierć, jak mi pogroziła już z daleka. Muszę przed nią uciec do Bagdadu. Ojciec dał mu najszybszego konia, on pojechał,
A ojciec się wybrał do ogrodu, spotyka śmierć i mówi jej, a ty co tak wygrażasz mojemu synowi? On mówi, ja mu wcale nie wygrażałam, wasza wysokość. Ja tylko ze zdumienia podniosłam ręce, że on jeszcze jest tutaj, bo ja mam z nim właśnie spotkanie w Bagdadzie. Śmierć jest pewna, nieunikniona, absolutna. W świecie, w którym żyjemy, panuje śmierć. Spotykamy się z nią w różnych okolicznościach. Jej odwiedziny pozostawiają w naszych sercach ból czasami, rany, niepokój, niepokój o los tych, którzy odeszli. Istnieje taki pogląd wygodny dla niektórych, że po śmierci nic nie istnieje, wszystko ulega zniszczeniu. To bardzo wygodny pogląd, ale nieprawdziwy niestety. Czy chcą, czy nie, spotkają się w wieczności. Wszystko zależy w jakiej. Pewien ateista powiedział, jak Boga nie ma, chwała Bogu. Ale jeśli Bóg jest, nie daj Boże. Śmierć jest ostatnią rzeczą, o której rozmawiamy we współczesnym życiu. Nie lubimy tego słowa nawet. Ludzie unikają słowa śmierć. Odszedł, nie ma go z nami. Takie okrężne określenia. To jest niepożądany temat. Nie lubimy o niej mówić. Ale zapewniam was, że zakłady pogrzebowe nie ogłoszą bankructwa. Nad nimi nie będzie wisieć szyld. Śmierć poszukuje zajęcia. Ona zawsze będzie miała zajęcie. Tyle tytułem wstępu, który może wydawać się taki trochę przygnębiający, ale dalej będzie już, mam nadzieję, optymistycznie. Chrześcijanie mają źródło swojej wiedzy na temat stanu człowieka po śmierci i tego, co jest za tą kurtyną, którą przekraczamy. Nowy Testament dostarcza nam wielu informacji i odpowiedzi na temat śmierci. Na najważniejsze pytanie naszego życia, dotyczące też i tego stanu po, daje apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, powiadając, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. A nie chcemy, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, smucąc się, jak inni, nie mający nadziei. Po pierwsze, chrześcijanie wprowadzili zupełnie inne podejście do śmierci. Nie chcemy, abyście się smucili za tymi, którzy zasnęli. To jest nowa jakość spojrzenia na odejście z tej ziemi. Zasnęli. To jest bardzo piękne określenie. I apostoł Paweł nie gani tych w Tesalonice za ich smutek, ale powiada o pewnej formie. Nie musicie się martwić. Są poganie, którzy nie mają nadziei. No właśnie, i tu wracamy do tego tekstu, który przeczytałem. Ci, co nie mają nadziei, nie są w stanie odpowiedzieć, co jest dalej, to za chwilę swego życia oddaliby wszystko. I tu diabeł się nie myli. Skóra za skórę. On wszystko da. On powiada, człowiek da za swoje życie wszystko. No właśnie. Niewierzący ludzie pójdą do wróżbiarzy, astrologów, ufają fałszywym prorokom, okultystycznym mocom, bo chcą wiedzieć, co dalej. Idzie do wróżki, puka, ona się pyta, kto tam? No co to za wróżka? Wielu polityków niestety to robi. Wielu znanych polityków korzysta z informacji okultystów, wróżbitów. Pani premier Hongkongu miała swoich doradców, okultystów,
I tak chciała prowadzić politykę. No, wyleciała za inne rzeczy. Lubiła pieniądze. Ale jaka kobieta nie lubi pieniędzy, powiedzcie mi? Niektórzy ludzie za kilka dodatkowych chwil życia byli gotowi dać wszystko, podpisać nawet kontrakt z diabłem. I takie opowieści znamy, że opisywano te przypadki. Ale my jako chrześcijanie nie musimy radzić się szatańskich mocy, by znać przyszłość. I tu znów nawiązanie do tego, co powiedział szatan. Skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. I teraz poproszę już trzeci slajd, który będzie się cały czas wyświetlał. W 1958 roku w Nowym Jorku była premiera filmu Ingmara Bergmana Siódma pieczęć. Wśród obecnych był na pokazie Bob Fischer, który akurat wygrał Mistrzostwo Świata w szachach. Film jest oparty na historii średniowiecznego rycerza, który rozgrywa partię szachów z diabłem. I stawką jest życie tego rycerza. Diabeł patrzy na rycerza i z takim diabelskim uśmiechem wykonuje ruch i powiada: szach mat, przegrałeś. Gra skończona, kurtyna opada, a Bob Fischer jest podekscytowany i powiada do swego przyjaciela: dlaczego rycerz poddaje się? Czy on nie widzi, że król ma jeszcze jeden ruch i że może wygrać? I to jest clue tego mojego dzisiejszego zwiastowania. Król ma jeszcze jeden ruch, a my często dajemy się diabłu oszukać. On mówi: przegrałeś życie, nic już się nie da zrobić. Jesteś do ściany przyparty i niczego nie poprawisz. Przegrałeś. Ale to nie jest prawdą, ponieważ diabeł jest ojcem kłamstwa. I on z tego żyje, to jest jego profesja. On za każdym razem, gdy znajdziesz się w kryzysowej sytuacji, powie: szachmat, nie ma już wyjścia. Jeśli nie masz oparcia w Bogu, no to myślisz sobie, że tak, szachmat, przegrałem życie. Nic już nie mogę zmienić. I chcę to mocno dziś akcentować. Będę powtarzał jak mantrę, powtarzająca czy powracająca melodyjka. Przed laty był w Trójce taki program, powracająca melodyjka. Jedną melodię przez pół godziny omawiano w różnych wykonaniach. A więc król ma jeszcze ruch. Skóra za skórę. Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. To diabeł mówi. Ale Bóg powiada: ale jest arcymistrz, który wygrał, który pokonał. Ale jeśli nie masz tej wiedzy biblijnej, będziesz myślał, że tak, że twoje życie dostało mata i nic już nie może zmienić ani zrobić. I tak było w historii Hioba. Jest powiedziane: i zdarzyło się pewnego dnia. Cały świat jego runął, zawirował. Wszystko jakby sprzysięgło się przeciwko niemu. On tego nawet nie rozumiał w pierwszej chwili, co się dzieje. Diabeł postawił taki zarzut Panu Bogu, że Hiob jest owszem wierzącym, ale z powodów komercyjnych. Coś za coś. No ty mu błogosławisz, ty mu pomagasz, to on jest tobie wierny. Ale tak bezinteresownie, a dotknij go, a doświadcz go, zobaczymy, czy będzie ciebie chwalił. Twierdzisz, że Hiob ci służy, gdyż cię kocha? Szydził diabeł. Lecz czy kiedykolwiek ośmieliłeś się poddać go próbie, aby zobaczyć, czy twoja opinia jest słuszna? Tak można by sparafrazować te słowa z pierwszego rozdziału. I wtedy czytamy: i zdarzyło się.
w życiu wielu ludzi, moglibyśmy powiedzieć, może wielu z was by mogła wstać i powiedzieć, i zdarzyło się, i posypało się. Nagle odkrywamy, że musimy toczyć bitwy, których nie wypowiedzieliśmy. Dźwigać ciężary z niewiadomych przyczyn. Nie rozumiemy i zaczynamy stawiać pytania. Zastanawiamy się, czy czasem nie zostaliśmy przez Boga oszukani, przecież Jemu służymy. Zaczynamy wątpić, czy to ma sens. Nawet żona Hioba powiedziała, no weź, przeklnij, rzuć to wszystko. Na co ci to? Ale on wiedział, komu służył. To nie był Bóg, który się nami zabawia. I takiego Boga znamy, takiemu Bogu służymy. On się nami nie zabawia. Czy jest możliwe, abyśmy służyli innym ludziom tak z dobroci serca? Niezależnie od tego, czy mamy błogosławieństwo, czy nie, czy coś się zdarzyło w naszym życiu, czy nie, diabeł powie, to niemożliwe. Zawsze jest coś za coś. A tak za nic, tak bezinteresownie, ludzi to szokuje. Gdy ludzie wierzący tak się zachowują, ludzi to szokuje. A dlaczego to robicie? O, mieliście tu taką króciutką migawkę. Dlaczego nam pomagacie? Jesteśmy wdzięczni, że macie nas w swoich sercach. Nie ma powodów może jakichś istotnych. Dla człowieka wierzącego są powody istotne. Walka przeciwko kłamstwom szatana została wygrana przez Jezusa Chrystusa. Ale diabeł wykorzystuje naszą ignorancję, nasze lenistwo. Nie chce się czytać Biblii, nie chce się w nią zagłębić. A tak jeden werset dziennie tam sobie jakiś liznę i będę tym żył. To trochę za mało. Na takiej diecie daleko nie pojedziesz. Nie da się przeżyć na takiej diecie. Śmierć nas przeraża. Ale diabeł mówi, wszystko człowiek jest gotów oddać, aby przesunąć tę granicę, aby przesunąć konsekwencje tej śmierci. I widzimy śmierć jak tunel. Ale chcę wam powiedzieć, Bóg ma jeszcze jeden ruch. Bo Bóg widzi to przejście jako bramę. Wchodzimy do Bożego życia. W przykładzie o bogaczu i Łazarzu nawet jest taka przedstawiona sytuacja, gdzie nawet za światów próbuje ten człowiek coś zrobić, aby skórę za skórę jeszcze wydostać. Zorientował się, gdzie jest, w jakiej rzeczywistości się znalazł. Co próbuje zrobić? Ano próbuje wysłać pocztówkę do swoich braci. Wie, w jakim kierunku zdążają, dokąd zmierzają. I zwykle taka pocztówka gdzieś tam z urlopu mogłaby być interesującą, ale ta kartka akurat nie. Jej pozdrowienie, myślę, że brzmiałoby: tu jest piekielnie gorąco. Cierpimy męki, to jest marne miejsce. Zróbcie wszystko, by tu nie trafić. Wie, że jego bracia są na dobrej drodze, aby do tego samego miejsca trafić, gdzie i on jest. A co usłyszał w zamian? Mają proroków, niech słuchają. O, ludzie mówią, o, gdybym zobaczył jakiś cud. A jak zobaczy jakiś cud, to, to naciągane. To jest jakoś tutaj pokręcone. Człowiek zawsze będzie stawiał wątpliwości. Taki, który nie ma społeczności z Bogiem, zawsze postawi znak zapytania, powie, a kto to wie? A to jakieś takie krętactwo. Ale z tamtego miejsca już nie można zawrócić, niczego nie można tu na ziemi naprawić. Jeśli ktoś tak myśli, jest w głębokim błędzie. Biblia o tym nie mówi. Pewien kaznodzieja zapytał zgromadzenie, kto chce iść do nieba? No, wszyscy podnieśli ręce, tylko jeden nie. No to on myślał, że on nie zrozumiał tego. I powtórzył jeszcze raz pytanie.
Kto chce iść do nieba? Sytuacja się powtórzyła, tylko ten jeden człowiek nie podniósł ręki. Więc po nabożeństwie podchodzi do niego i czy rzeczywiście ty nie chcesz iść do nieba? Nie, chcę iść do nieba. To czemu nie podniosłeś ręki? Myślałem, że montujesz ekipę na dzisiaj. Ludzie chcą iść do nieba, ale nie dzisiaj. Ale powiem wam, że wierzący tak myślą. Jak będzie ciężko niektórym rozstać się z tym, co nagromadzili, a nagromadzili tak, że na 200 lat tak przygotowują się, że będą tu żyć. No są tacy w Stanach Zjednoczonych prepersi, budują sobie bunkry, budują sobie magazyny, że oni przeżyją. On nawet nie zdąży krzyknąć, mamo, jak się coś zdarzy. I psu na budę to wszystko. Wydał głupio pieniądze, mógł zainwestować w lepsze rzeczy. A co dzisiaj ludzie robią? Ja jestem okropny. Dzisiaj ludzie budują sobie na cmentarzach grobowce. Ale jakie? To setki tysięcy kosztuje. A po co? Po co ci ten grobowiec? Daj to biednym. Daj ludziom jako pomoc. A po co ten grobowiec? Wiecie dlaczego? Bo jak ludzie nie mają pewności wieczności, to mówią, pamiętajcie nas, jak zobaczycie ten grób. Pamiętajcie o nas. To są zmarnowane pieniądze. Ludzie chcą iść do nieba, ale nie dziś. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć, apostoł Paweł Koryntianom powiada. A kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. To jest nasza nadzieja. A co ja tu się będę okopywał na ziemi na 200 lat, jak ja i tak jestem gotowy do wieczności? Dzień wcześniej czy dzień później? Pomyślicie sobie, niepoważne. Ja nie mówię, że nie macie iść do lekarza. Ale wiecie, jak się ludzi pyta, kto jest gotowy do nieba? A Panie Boże, poczekaj, jeszcze skoczę do rejestracji, tam się zarejestruję u tego lekarza i tam jakoś podkręci, podreperuje, no i jakoś ja już do tej setki może dociągnę. Apostoł Paweł powiada, masz nowe życie w Chrystusie. Tylko dla człowieka wierzącego. Śmierć jest zyskiem. Sytuacja bez Chrystusa jest życiem w grzechu, jest dramatem. Ludzie szukają idoli, wzorów. Nieszczęście polega na tym, że szukają tych wzorów wśród umarłych duchowo. Najczęściej to są ich idole. Apostoł Paweł też tak myślał, aż pewnego dnia Pan Bóg go z konia zrzucił i pokazał mu pod Damaszkiem, kto jest prawdziwym Bogiem, komu należy służyć. Bo my, bracia i siostry, nie idziemy z śmierci do śmierci, ale idziemy z życia do życia. I warto o tym pamiętać. Nie dać się oszukać temu, który mówi, że skóra za skórę. A weź sobie tą skórę i wygarbuj nawet. Idziemy do życia. Do naszego Pana i Zbawiciela. No i wiecie, Ewa też stała nad grobem swego syna i pytała się, czy on będzie żył? Czy go straciłam na zawsze? Tu na ziemi, w sytuacjach kryzysowych, myślimy sobie, to wszystko stracone. Ale nawet tu, w sytuacjach kryzysowych na ziemi, nie wszystko, kochani, jest stracone. Król ma jeszcze jeden ruch. Spróbuję to zilustrować przykładami biblijnymi. Kiedy naród wyszedł z Egiptu, z Mojżeszem razem, śpiewali pieśń chwały i uwielbienia. O, jaka to była wspaniała pieśń! I tylko doszli do brzegu morza. I wszystko tobie dziś oddaję, zamieniło się w gorzkie żale. A po coś nas tu wyprowadził? A jak my mamy pójść? Idź, czego narzekasz, Pan Bóg powiada. Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. A on powiada, ale gdzie? Szachmat. Nie ma gdzie już pójść. I wtedy co czytamy? A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze.
Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. Król ma ruch. Jeszcze jeden. A oni myśleli, że to już szachmat, że już się nic nie da zrobić. Bóg całą noc pracował dla nich. A oni gorzkie żale mieli. Ale takich gorzkich żali było więcej. A gdzie są te ogórki, cośmy mieli, a czosne? A że kijami garbowano im skórę, to zapomnieli o tym. Bóg miał jeszcze jeden ruch. Gra w szachy, kochani, wymaga... Ja nie umiem grać w szachy, ale no to poczytałem tylko sobie. Wymaga przewidywania kilku ruchów do przodu. I dobry gracz, taki jak Bob Fischer, to on jak robił pierwszy ruch, to wiedział, jaki będzie ostatni. A taki gracz jak ja, jakbym koło niego usiadł, to ja bym od razu widział szachmat po pierwszym ruchu. Nie miałbym szans. Bóg zna każdy następny ruch, ale my myślimy, że to już koniec. Że nasza sytuacja, no nikt nie jest tak chory jak ja. Porozmawiajcie z ludźmi o chorobach. To jest najlepszy w Polsce temat. A tam twoja choroba to nic. Moja to dopiero choroba. Żebyś ty wiedział, na co ja jestem chory albo chora. To twoja to pestka. Szachmat. Nie ma wyjścia. Była oblężona Samaria. I w Samarii nastał wielki głód. Było dramatycznie. Aramejczycy otoczyli Samarię i nie było wyjścia. Tam już dochodziło do scen kanibalizmu. Może nie wprost, o tym nie jest napisane, ale tak myślę, bo jest napisane, jaka była cena nawet gnoju, którym próbowano się pożywiać. To więc dramat straszny. Myśleli, że już nie ma żadnego wyjścia, aż pewnej nocy czterech trędowatych powiada i tak zginiemy i tak. Idziemy do obozu Aramejczyków. A Bóg spowodował, że Aramejczycy usłyszeli jakby tętent pędzącego wojska. Nikogo nie było. A oni między sobą się prawie że pozabijali, uciekli, bo Bóg miał jeszcze jeden ruch. I wtedy oni powiadają, źle robimy, bo zaczęli grabić, wiecie, jak to... No, ja nie znam grabić, które od siebie grabią. Więc oni też wszystko dla siebie. I nagle opamiętanie. Źle robimy. Powiedzmy, że Bóg uczynił ruch. Jest wyjście, jest zwycięstwo. Mówiąc obrazowo, diabeł już te kosmate łapy zacierał i cieszył się, że wygrał. Ale Bóg miał jeszcze ruch. Możemy być w kryzysie, bezrobociu, może zagraża nam jakieś bankructwo. Ale nie myśl tylko tak. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, pomyśl, że Bóg ma jeszcze ruch. Ja tego w ostatnim czasie doświadczam i czasami myślę sobie, Boże, nie ma jakiegoś rozwiązania? Jeden brat mnie otrzeźwił. Mój bracie, sam mówiłeś, że król ma jeszcze jeden ruch i on ma dla ciebie też. Nagle ja kaznodzieja musiałem sobie uświadomić. Co prawda usłużył mi kaznodzieja, przypominając moje słowa. Tak, Bóg ma jeszcze ruch. Ja nie wiem jeszcze jaki. Ja jeszcze go nie widzę. Ale tak to z nami jest. Nasz słuch, nasz wzrok są ograniczone. My nie słyszymy wszystkich dźwięków. Ale na przykład jeśli ktoś ma psa, może go nauczyć komend używając gwizdka ultradźwiękowego. My nie będziemy słyszeć nawet tego gwizdka, ale twój pies go usłyszy, bo ma 2000 razy czulszy słuch niż my. Węch ma czulszy. Bóg ma rozwiązania, których my czasami nie widzimy, ale dlatego jesteśmy wierzącymi. My nie chodzimy tym, co widzimy, ale w tym, co wierzymy.
Wiara jest oczekiwaniem rzeczy, których nie widzimy. A więc jest rozwiązanie. A pamiętacie Esterę? Izraelska dziewczyna dostąpiła takiego niezwykłego przywileju. Została wybrana na żonę Achaszwerosza, króla Persji. I był Haman, który nienawidził Żydów. Nienawidził Mordochaja, który mu nie oddawał pokłonu. I postanowił podstępem wymusić na królu wydanie rozkazu zniszczenia narodu izraelskiego. Tragedią prawa medo-perskiego było to, że nie można, nawet król już nie mógł wydanego rozkazu cofnąć. Czasami ja używam tak żartobliwie, że jak jakieś tam wydałem polecenie, ktoś mi, bracia, może byśmy zmienili. Nie, prawo medo-perskie jest takie, że już nie możemy zmienić. Oczywiście tylko w formie żartu. Ale tam było tak. I wtedy od Mordochaja Estera dowiaduje się, idź do króla. Niewzywana wydała wyrok śmierci na siebie. Szła, wiedząc, że może zginąć, ponieważ niewzywana osoba, jeśli król nie wyciągnął berła do niej, skazywana była na śmierć. Ale Mordochaj powiada, czy na ten czas Bóg nie wybrał ciebie? Siostro i bracie, przeżywasz kryzys, przeżywasz trudną sytuację, myślisz, że nie ma wyjścia. Czy na ten czas Bóg nie rozmawia z tobą przez kryzysowe sytuacje? Czy Bóg nie ma ci nic do powiedzenia? A może cię właśnie postawił w takiej sytuacji, byś była przykładem dla innych, którzy jeszcze większe tragedie przeżywają, jeszcze gorszy ból, jeszcze większe doświadczenie. I poszła do króla. Stanęła na dziedzińcu, a Bóg miał jeszcze jeden ruch. Ja nie wiem, czy Achaszwerosz wiedział, co robi, ale wyciągnął berło i pozwolił jej przyjść, powiedzieć, o co chodzi. A Saul był przerażony, gdy zobaczył Goliata. Wiatru nie było, spodnie falowały. Przerażony. No co zrobisz z takim facetem, co ma ponad 3 metry wzrostu? I przyszedł Dawid. I mówi, ja się z nim zmierzę. Dziecko, chłopcze, 17 lat prawdopodobnie miał. Bo jego bracia powiedzieli, a ty gdzie żeś zostawił owce? Miałeś pilnować owiec, to jesteś dzieciakiem jeszcze. Ale Dawid znał kilka ruchów wydanych przez Boga. On znał te ruchy do przodu. On powiada, królu, ja nie pasuję do tej zbroi. Twoja zbroja do mnie nie pasuje. Ja pasuję do Boga. Kiedy byłem na pustyni, mój Bóg mi pomagał. Kiedy przychodził lew, niedźwiedź, skręcałem kark. Jak on to robił? Ja powiadam, tylko Boża moc. Nic innego nie mógł zrobić. On nie miał takiej mocy. On nie był jak Goliat. I nie miał drugiej szansy. Jak nie trafi tym pierwszym razem, to nie ma drugiej szansy. Goliat go rozniesie na kawałki. No ale czytamy, że było odwrotnie. Bóg miał jeszcze jeden ruch. Goliat nie znał tego. Szatan już ręce zacierał. Ręce, ja to mówię, kosmate łapy. Chociaż wiecie, że on tak nie wygląda, jak go malują. To anioł światłości. To jest gość w białym kołnierzyku, białe rękawiczki. To wyścig szczurów. To nie jest ktoś z ogonkiem i kosmaty z rogami. To sobie ludzie wymyślili. Nie wierzcie w takiego diabła. To jest ktoś, kto jest inteligentny i przebiegły. Ale wróg Boga. Wróg ludzi wierzących. I zacierał łapska, że już wygrał. No ale potem musiał salwować się tak zwanym 41. chwytem judo, nogi za pas i chodu. Bo Goliat leżał. Już go nie było. Wtedy Dawid powiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź, porwał jagnię z trzody. W
Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go, wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem. To lepszy jak Samson chyba był, nie? Bóg ma jeszcze jeden ruch. A potem bardzo poważna sprawa. Jezus oskarżony, jesteśmy na Golgocie. Dwaj złoczyńcy po bokach drwią w pierwszej chwili z Jezusa, ale jeden się opamiętuje. Mówi, co my robimy? My tu słusznie ponosimy karę. Wyglądało, że oni obydwaj dostali mata. Szach mat. Życie skończone, kurtyna opada. Wszystko się kończy. Ale ten jeden opamiętał się. Mówi, Panie, gdy Ty będziesz w swoim królestwie, wspomnij na mnie. I co słyszy? Dziś będziesz ze mną w raju. Król ma jeszcze jeden ruch. Był Wielki Piątek. Osądzono Jezusa i ukrzyżowano. Złożono do grobu. Wszyscy mówili, to już koniec. Stało się, nadszedł czas, trzeba iść do domu. Nawet uczniowie byli załamani. Powiedzieli, idziemy łowić ryby, idziemy do swoich zajęć dawnych, z których odeszliśmy, chodząc za Jezusem Chrystusem. Szach mat, wszystko się skończyło. Ale byli w błędzie. Bóg miał jeszcze jeden ruch. Chrystus zmartwychwstał. To tym pozdrowieniem się witamy, choć przynajmniej na Wielkanoc, tak myślę. Rosjanie mają piękny zwrot. Chrystus waskries. Waistinno waskries. Warto o tym pamiętać. On zmartwychwstał, on żyje. Król miał jeszcze jeden ruch. A kiedy Bóg ma ruch, wygrywa miłość, wygrywa nadzieja, światło, pokonanie ciemności. Odwaga pokonuje strach. Wiara zwycięża rozpacz. Ty i ja jesteśmy zrodzeni do żywej nadziei. Nie jest ważne, co się ze mną stanie, ale jest ważne, co się we mnie stanie, gdy spotykam żywego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Niechaj się nie trwoży serce wasze, powiada Ewangelista Jan w 14 rozdziale. Wszyscy znamy te wersety. Ja tylko przypominam, ja wam niczego nowego chyba nie odkrywam. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Szachmat. Jezus nie trzyma nas w szachu. Powiada, co jest po drugiej stronie tej rzeczywistości, którą tylko tu znamy, żyjąc na ziemi. Obietnica jest ważna bez względu na to, z czym mamy do czynienia tu na ziemi. Czy jest to ból przeszłości? Czy boisz się może przyszłości? Może myślimy sobie, jak oczekuje może nas jakiś kryzys, jak Grecję swego czasu, a ona właściwie jeszcze dalej jest w tym kryzysie. Czy ból fizyczny? Dziś wiele słyszałem modlitw za tymi, którzy są chorzy, ale Bóg ma jeszcze jeden ruch. A nawet jeśli odwoła nas, to tam nie będziemy mieli już chorego kolana, sztywnej ręki, albo będziemy obolali, tam wszystko będzie nowe. Czy to nie jest radosna wiadomość? Czy to nie jest radosna Ewangelia? No i co z tego, że tu na ziemi trochę poubolewamy? A może ktoś inny będzie jeszcze potrzebował zobaczyć, że można nawet i w doświadczeniach być pełnym wdzięczności Bogu? Dać Mu chwałę, uwielbienie? Może trudne relacje, okoliczności. Może twoje małżeństwo się wali.
Może relacje w rodzinie są nie takie. Może twoje dzieci poszły sobie do świata. Ale dopóki żyją, Bóg ma jeszcze ruch. Czy będą chcieli słuchać tego? Czy będą chcieli odpowiedzieć na ten ruch? On daje nam nadzieję. On jest zainteresowany naszą wiecznością. Gdy życie mówi mat, to pamiętajmy, że król ma zawsze jeszcze ruch. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. On jest wystarczająco wielki, aby nam pomóc, gdy życie zaczyna się walić. Christopher Morley napisał takie zdanie. Miałem milion pytań do Boga, ale gdy stanąłem przed Nim, wszystkie uleciały mi z głowy i wydały się nieważne. O, ja bym powiedział to i to, a potem, gdy staniemy przed Bogiem, puste ręce Tobie przynoszę. Śpiewamy nawet taką pieśń. Puste ręce przynoszę. Nie mam nic. Jego łaska jest wystarczającą, aby stanąć przed Nim. I jeszcze jeden bardzo interesujący rozdział jest w liście do Efezjan. Drugi rozdział, ja go tylko w takich wyrwanych fragmentach jako przeciwstawny przedstawię wam, ale możecie sobie otworzyć. Zadajemy w naszym zborze często ludziom pytanie, czy macie Biblię z sobą, aby śledzić? No niektórzy mówią, no mamy telefon, a ja wiem, czy ty tam SMS-ów nie wysyłasz w tym czasie? No jak czytasz Biblię, chwała Bogu, ale jak robisz co innego, to lepiej pomyśl, żeby szacha nie dostał. Ale ten drugi rozdział pokazuje stan mata i rozwiązanie. Chodziliście według modły tego świata. Szachmat. Ale, tam jest takie słówko wspaniałe, Bóg przeznaczył nas, abyśmy chodzili w dobrych uczynkach. Bóg ma dobry ruch jeszcze. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, ale Bóg bogaty w miłosierdzie umiłował was dla wielkiej miłości. Szachmat. I rozwiązanie. Żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ale Bóg ma ruch. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Naśladowaliśmy ducha, który działa w synach opornych, ale Bóg posadził nas w okręgach niebieskich w Chrystusie. Wyście byli umarli, ale Bóg wzbudził was w Chrystusie. Bóg was ożywił w Chrystusie. Byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni, ale przyszedłszy zwiastował wam pokój. Widzicie ten kontrast sprzed stanu, kiedy byliśmy w stanie szachmat, i Boże rozwiązanie. Bóg ma jeszcze jeden ruch. Rozwiązał sytuację. Bóg zbudował Kościół z przegranych. Bracie, tę samą książkę czytaliśmy. Jak pokochać Kościół? Bóg zbudował Kościół z bananów. Każdy z was wygięty w inną stronę. Jak my możemy być w kościele pasować do siebie, ten w tą wygięty, ten w tą, a ten ma jeszcze to wygięcie większe, drugi prosty, jak szczotka, jak kij od szczotki. A Bóg z takich bananów zbudował Kościół. On nas dopasował do tej budowli, bo Bóg ma jeszcze jeden ruch. Zbawienie z wielkiej miłości, bogactwo łaski, zasiedlenie nieba, chętni do dzieła dobrego, mający pokój w Chrystusie, jedność z Bogiem i ludźmi, wolni od nieprzyjaźni, współobywatele, domownicy, mający dostęp do Boga
imponujący bilans chrześcijańskiego życia. Siostry i bracia, może będziecie doświadczani do granic wytrzymałości. Będzie się wydawało, że Panie Boże, już nie dam rady. Dalej się nie da. Ale wierzysz, że ujrzysz rozwiązanie, chociaż go teraz nie widzisz. Nie ma postępu w twoim życiu. Modlisz się, a Bóg jakoś nie odpowiada, jakby niebo było ołowiane. Ale nie martwcie się tym. Nasze modlitwy nie rozwiewają się w kosmosie. Sięgnijcie do Księgi Objawienia Jana, a tam czytamy, a modlitwy świętych były w czaszach ludzi wierzących. To jest ruch naszego Króla. Czujesz się może, jakbyś dostał mata. Może straciłeś pracę. Ale jakakolwiek sytuacja jest, Bóg zawsze ma jeszcze rozwiązanie. Widzisz noc, ale Bóg widzi świt. Widzisz mrok, ale Bóg widzi światłość. Wiara nasza nie jest daremną. To nie jest rzucanie grochu o ścianę. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów. Kochani, historia Hioba nie kończy się w drugim rozdziale. I to jest największy ruch naszego Pana. Ona kończy się w 42 rozdziale. A co tam jest napisane? 10 wiersz. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. To jest Boży ruch. Król miał jeszcze jeden ruch. Nawet żona jego nie widziała tego ruchu. Myślała, że to jest jakieś nieporozumienie. Ostatnie słowo to słowo życia, a nie śmierci. Kiedy przekraczamy ten próg tu na ziemi, wydaje się trudny, bo łączą nas więzy rodzinne, pokrewieństwa, to boli. Ale nie idziemy ze śmierci do śmierci. Witają nas po drugiej stronie. A jak witają nas w domu? Myślę, że umiecie to ocenić. Jako student, kiedy byłem w Warszawie i wracałem do domu, do Gdańska, to z radością wracałem, bo wiedziałem, że mnie tam w domu oczekują, że mnie witają. W niebie nie jest tak, że o, brama zamknięta, no i musisz się wykazać. Jak się nie wykazałeś już tu na ziemi, to tam przy bramie nie próbuj kombinować. Wszystko już jest załatwione. Tam witają z radością tych, którzy zaufali Bogu, którzy poświęcili swoje życie, którzy powiedzieli, Panie, wiele lat zmarnowałem, ale Ty możesz odbudować wszystko to, co zżarła szarańcza. Możesz na nowo wskrzesić do nowego życia. Ostatnie słowo historii należy do tego, który jest Panem życia i śmierci. I coś się zdarzyło, czego diabeł nie przewidział. On zapomniał, że Pan Bóg ma w stosunku do niego ostatni ruch. I to był prawdziwy szachmat. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I to był prawdziwy szachmat. Tego diabeł się nie spodziewał prawdopodobnie. To mówi 20 rozdział Księgi Objawienia. To jest to, co daje nam pewność, że my jesteśmy we właściwych rękach, wierząc Panu Bogu. To nic, że dzisiaj trochę ponarzekasz, poutyskujesz, bo cię tu i ówdzie strzyka, boli, no, nie możesz sobie poradzić. Sytuacja wydaje się nierozwiązywalna. Pamiętaj zawsze, król ma jeszcze jeden ruch. Bob Fischer był podekscytowany. Powiada, ci ludzie dali się oszukać temu zwodzicielowi. Król ma ruch i wygrywa. Często nasz żal wynika z takiej niewiedzy, niedostatecznej wiedzy. Czasami myślimy, że to wszystko nie ma znaczenia.
Stoimy dziś przed Bogiem i może jeszcze raz staniesz przed Bogiem i odnowisz swoje ślubowanie. Powiesz, Panie, chcę Ci wierzyć, cokolwiek się dzieje w moim życiu. Może nie widzę, może nie rozumiem, ale jestem w Twoim ręku. Wierzę, że Ty masz rozwiązanie, Ty masz ostatni ruch dotyczący mojego życia. Nie powiem, nie wiem, po co żyję. To jest najbardziej dramatyczne wyznanie ludzi, kiedy na łożu śmierci powiadają, nie wiem, po co żyłem, w jakim celu, co to wszystko miało znaczyć. To jest chyba największy dramat człowieka, jeśli nie zwrócił się do Boga. Ale ktoś powiedział tak, żyjesz tylko raz, ale jeśli wszystko zrobisz jak trzeba, raz wystarczy. Raz wystarczy, żyj z Bogiem, dla Boga. To wystarczy, abyś trafił do miejsca, w którym będziesz z Bogiem. Bo ludzie powiadają, a nie wierzę w wieczność. Czy on wierzy, czy nie? Wieczność istnieje. Albo z Bogiem, albo bez Boga. Na drzwiach pewnego klasztoru znajduje się następujący napis. Jest tylko jeden Bóg. Jeżeli jednak jest on twoim wrogiem, to kto będzie mógł ciebie uratować? Posiadasz tylko jedną duszę i jeżeli ją stracisz, cóż ci pozostanie? Nic, tylko zguba wieczna, dlatego też troszcz się o jej zbawienie. To jakby parafraza ewangelikalnego tekstu. Bo jeśli stracisz duszę, to co w zamian za nią dasz? Nic. Nasza dusza jest warta całego świata. Ona jest warta tego, aby służyć Bogu. Więc co dasz w zamian, jeśli dziś jesteś zbuntowany, zbuntowana przeciw Bogu? A jeśli jesteś z Nim szczęśliwy, radosny, pełen nadziei, to dziękuj Panu Bogu za to, co się dzieje w twoim życiu. Bez względu na to, czy to rozumiesz, czy nie, Pan Bóg się nami nie zabawia. Pan Bóg się nie pomylił. Trącę taką jeszcze jedną myśl współczesną, na którą się wielu buntuje. Pan Bóg nie stworzył niedojdy. Jakby chciał stworzyć niedojdy, to by stworzył dwóch facetów albo dwie kobiety. Ale on doskonałą parę stworzył. To nie są nieudacznicy, a ci, co takie bzdury powiadają, że to jest w genach, to oni są zupełnie... No ja oczywiście wiem, komu się narażam. Lekarze powiedzą, to bzdura, co Pan opowiada. Nie, to lekarze mówią bzdury. Ja wierzę Panu Bogu. On doskonale swoje dzieło wykonał. Nie dajmy się zwieść. Oczywiście kręcą nam kółka, ale Noemu też kręcili kółka. Jak jesteś wierzącym, to coś przypomnę. Budujesz arkę na środku pustyni. Noe, co ty robisz? Buduję arkę. Nigdy deszcz nie padał. My nie wiemy, co to jest, co ty opowiadasz, skąd się weźmie. Do tego czasu, jak żył Noe, nie padał deszcz przecież. Oni nie znali nawet deszczu. A oni mówi o czymś takim. Abrahamie, idź do ziemi obiecanej. Ale dokąd? Jakąś mapę, Panie Boże, albo kompas? Idź. A żona do Abrahama. Abraham, dokąd idziemy? Gdzieś. Kochani, niebo jest przygotowanym miejscem dla przygotowanych ludzi. Bądź jednym z nich. Amen. Niech was Pan Bóg błogosławi.